relacjonujemy prosto z ogrodu pana Henryka, w którym od godziny 15 odbywają się zajęcia plastyczne i fotograficzne. Ale to jest pobojnik górski Alpine. Aha, on taki różowy jest, bardzo wytrzymały na różne warunki atmosferyczne, a szczególnie mróz. Giganteum, ta igła Kleopatry, pustynnik. Tu po samych tych już jest taki pstry kolor. To nie jest choroba, to jest normalne objawy każdego pustynnika. Te rozety się robią taki można powiedzieć, jak jakby ktoś pomalował takim brązowym. To jest złotnica albo skrętnica. Jak to tu widzicie, tu takie poskręcane te liści. Znaczy daleko do liści to, ale to są liści. Jeżeli chodzi o irysy, to potrzebują wapnia. Mm-hmm. Jeżeli chodzi o lilie, to te wszystkie lilie azjatyckie też potrzebują, ale tego pustyni. No a tym ubiegłego roku jako wśród hodowców internetu zajął pierwsze miejsce taka nagroda Diskensa. Tylko że to jest niby za żywotność, za kolorystyka, wiesz. Pierwszy raz malujesz na płótnie? Nie. Już malowałam. Ale koniec. Nigdy jeszcze nie malowałam w plenerze. Na płótnie malowałam już kilka razy. Wybrałam ten kwiatek ze względu na to, że ma ładny kolor. I mój pokój kiedyś był takiego samego koloru, więc mi się strasznie podobał. Te różowe, co są w dali. Jeszcze potem pomyślę nad takimi mniejszymi szczegółami, jak te inne kwiatki, ale to już będzie w czasie tworzenia, więc to wszystko się może zdarzyć. Koncepcja artysty zawsze zmienia się czasem po czasie. Na przykład rysuję coś w domu, nie? I najpierw mam pomysł zrobić tak, a potem nie, jeszcze dorysuję tu włosy, czy coś takiego na przykład. Nie? To jest czysta sztuka, to jest przyjemność po prostu. Dużo razy malowałam na płótnie i byłam już w takim... Że możesz sobie na przykład wkomponować te kwiaty. I to było ci łatwiej, wtedy popatrzcie te fioletowe, nie? Ja bym sobie ich zrobiła... Czekaj, to tak pomalujemy. Tu na przykład zrobić te rąby kwiatów, nie? Bo one są gdzieś, te liście tak mniej więcej się układają. Tak, tak. I tu te piwunie, nie? To są piwunie. I na tych piwuniach by się skupiła tu. Ja bym z tego zrobiła krzak, a tu bym narysowała taki samej wielkości kwiatki. Dokładnie. Zrobię z drzewa krzaka. Tak jest. I tu potem fajnie zaakcentować te kolory, nie? Malowałeś już kiedyś na płótnie? Nie. A w takim plenerze, w takim ogrodzie?